Rozdział 10. Minęło 5 lat. Wiele zmieniło się na Wyborskim Przedmieściu. Pusta ulica prowadząca do domu pani Pszenicyn zabudowana została willami. Wśród nich wznosił się długi murowany gmach rządowy, który przeszkadzał promieniom słońca zaglądać wesoło w okna zacisznego ustronia lenistwa i spokoju. Domek również zestarzał się trochę. Miał wygląd zaniedbany, brudny, jak nieumyty, nieogolony człowiek. Farba wyblakła, rynny miejscami połamały się, skutkiem czego na podwórzu stały kałuże błota, przez które jak dawniej przerzucona była wąska kładka. Gdy ktoś wejdzie przez furtkę, stary kundel nie skacze żwawo na łańcuchu, lecz szczeka ochryple i leniwie, nie wyłażąc z budy. A wewnątrz domku jakież zmiany. Rządzi tam obca kobieta, bawią się inne niż przedtem dzieci. Znów zjawia się tam czasami czerwona, zapita twarz popędliwego Tarantiewa i nie ma już łagodnego, zgadzającego się na wszystko Aleksiejewa. Nie widać ani Zachara, ani Anisi. Nowa, gruba kucharka rządzi w kuchni, niechętnie i szorstko spełnia ciche rozkazy Agafi Matwiejewny. Wciąż ta sama Akulina zatkniętą za pas spódnicą szoruje koryta i dzierże. Ten sam ospały stróż w tym samym kożuchu dożywa próżniaczych dni w swej komórce. Obok sztachet płotu w oznaczonych godzinach wczesnego ranka i pory obiadowej miga znów postać braciszka z dużą teczką pod pachą w gumowych kaloszach latem i zimą. Cóż się stało z Obłomowem? Gdzie jest? Gdzie? Na najbliższym cmentarzu pod skromną urną spoczywa jego ciało, wśród kwiatów w ciszy. Gałązki bzu, zasadzonego przyjazną ręką, drzemią nad grobem i łagodnie pachną pioruny. Zdaje się, że to sam anioł ciszy strzeże jego snu. Mimo najbaczniejszego, miłującego oka żony, która strzegła każdej chwili jego życia, wieczny spokój, wieczna cisza i leniwe przepełzanie z dnia w dzień zatrzymały powoli mechanizm życia. Ilja Iljicz wydał ostatnie tchnienie prawdopodobnie bez bólu, bez cierpień, jak zatrzymuje się zegar, który zapomniano nakręcić. Nikt nie był świadkiem ostatnich jego chwil, nie słyszał przedśmiertnego jęku. Atak apoplektyczny powtórzył się po roku jeszcze raz i znów minął szczęśliwie. Ale Ilja Iljicz stał się blady, słaby, jadł mało i rzadko zaczął wychodzić do ogródka. Stawał się coraz bardziej milczący. Zamyślał się i niekiedy nawet płakał. Przeczuwał bliską śmierć i bał się jej. Kilka razy robiło mu się słabo, mijało to jednak. Pewnego razu rano Agafia Matwiejewna przyniosła mu jak zwykle kawę i zastała go spoczywającego równie cicho na łożu śmierci jak na łożu snu. Tylko głowa zsunęła mu się nieco z poduszki i ręka kurczowo przyciśnięta była do serca, gdzie widocznie zebrała się i zatrzymała krew. Od 3 lat Agafia Matwiejewna była już w domu. W tym czasie wszystko powróciło do poprzedniego stanu. Braciszek zajmował się dostawami, ale stracił wszystko i uciekając się do różnych wybiegów i próśb, zajął znów dawne miejsce sekretarza kancelarii, gdzie zapisują chłopów i znów chodzi piechotą do biura, przynosząc ćwierci, pół rublówki albo 20 kopiejówki, wypełniając nimi dobrze schowany kufereczek. Kuchnia znów jest teraz prostacka, ordynarna, lecz tłusta i obfita, jak dawniej przed Obłomowem. Rolę przodującą w domu grała małżonka braciszka Irina Pantielejewna, to znaczy zastrzegła sobie prawo późnego wstawania, picia kawy 3 razy dziennie, 3-krotnej zmiany sukien w ciągu dnia i pilnowania w gospodarstwie tylko jednej rzeczy – ażeby spódnice jej były krochmalone jak najsztywniej. Poza tym nie wtrącała się do niczego i Agafia Matwiejewna po dawnemu była żywym wahadłem w domu.
Doglądała kuchni i jedzenia, poiła dom cały kawą i herbatą, szyła dla wszystkich, doglądała bielizny dzieci, Akuliny i stróża. Dlaczego jednak jest przecież panią Obłomow, obywatelką ziemską, mogłaby mieszkać oddzielnie, być niezależną, mogłoby jej nikogo i niczego nie brakować. Co mogło zmusić ją do tego, żeby wzięła na siebie ciężar prowadzenia cudzego gospodarstwa, trosk o cudze dzieci, starań o wszystkie drobiazgi, na które kobieta skazuje się, idąc albo za głosem miłości, poczuciu świętych obowiązków nałożonych przez więzy rodzinne, albo dla kawałka chleba. Gdzie Zachar, Anisja, jej służba, do której miała wszelkie prawa? Gdzie wreszcie żywy zastaw pozostawiony jej przez męża, mały Andriusza? Gdzie dzieci jej z pierwszego małżeństwa? Dzieci urządziły się już, to znaczy Waniusza ukończył studia i wstąpił na służbę państwową. Maszeńka wyszła za mąż, za intendenta jakiegoś gmachu rządowego. Andriuszę zaś wzięli na wychowanie Sztolcowie i traktują go jak członka rodziny. Agafia Matwiejewna nigdy nie przyrównywała losu Andriuszy do losu pierwszych swych dzieci, chociaż w sercu swym może nieświadomie wyznaczyła im wszystkim równe miejsce. Lecz wychowanie, tryb życia, przyszłe życie Andriuszy dzieliła w jej oczach przepaść od życia Waniuszy i Maszeńki. Tamci co? Takie same kopciuszki jak ja, mówiła niedbale, urodziły się jako biedota, a ten, dodawała, z szacunkiem niemal mówiąc o Andriuszy i pieszcząc go, jeśli nie z pewną nieśmiałością, to przecież ostrożnie, ten to paniczyk. Jakie to bielutkie, jak jabłuszko dojrzałe, jakie ma malutkie rączki i nóżki, a włoski jak jedwab. Cały w nieboszczyka. Bez sprzeciwu, więc nawet z pewną radością, zgodziła się przeto na propozycję Sztolca, że weźmie chłopca na wychowanie, w przekonaniu, że tam jest jego właściwe miejsce, a nie tu, wśród ciemnoty z jej umorusanymi bratankami, dziećmi braciszka. Z pół roku po śmierci Obłomowa mieszkała w domu z Anisją i Zacharem, przytłoczona nieszczęściem. Wydeptała ścieżkę do grobu męża i wypłakała oczy. Nic prawie nie jadła i nie piła, odżywiała się tylko herbatą, często nie mogąc po nocy zmrużyć oka. Opadła też z sił zupełnie. Nie skarżyła się nigdy nikomu i zdaje się, im bardziej oddalała się od chwili rozłąki, tym bardziej. Agafia Matwiejewna zamykała się w sobie, pogrążając się w swym smutku i zamykając się przed wszystkimi, nawet przed Anisją. Nikt nie wiedział, co się dzieje w jej duszy. A wasza pani wciąż płacze po mężu, mówił do kucharki na rynku sklepikarz, u którego kupowano produkty. Wciąż tęskni za mężem, mówił zachrystianin do proskurnicy cerkwi cmentarnej, dokąd co tydzień przychodziła modlić się i płakać niepocieszona wdowa. Wciąż jeszcze rozpacza, mówiono w domu braciszka. I oto pewnego razu na dom jej nieoczekiwanie dokonała najazdu cała rodzina braciszka z dziećmi, nawet z Tarantiewem, pod pretekstem współczucia. Posypały się banalne słowa pociechy, rady, żeby nie zabijała siebie, żeby pamiętała o dzieciach. Wszystko, co mówiono jej przed laty 15 po śmierci jej pierwszego męża i co spowodowało wówczas skutek pożądany, a teraz budziło w niej z jakiegoś powodu wstręt i smutek. Zrobiło się jej o wiele lżej na sercu, kiedy zmieniono temat i oświadczono, że teraz można będzie znów mieszkać razem, że i jej będzie lżej z niedolą swą wśród swoich i im to dogadza, gdyż nikt, tak jak ona, nie potrafi utrzymać domu w porządku. Prosiła o pewien czas do namysłu, potem rozpaczała jeszcze przez 2 miesiące i w końcu zgodziła się mieszkać razem. W tym czasie Sztolc wziął Andriuszę do siebie, została więc sama. I oto w ciemnej sukni, w czarnej wełnianej chustce na szyi, chodzi z pokoju do kuchni jak cień, po dawnemu otwiera i zamyka szafy, szyje, prasuje koronki, lecz wolno, bez energii. Mówi niechętnie, głosem cichym i tak jak dawniej spokojnie patrzy wokoło, przebiegającymi z przedmiotu na przedmiot oczyma.
Spojrzenie jej ma jednak wyraz skupienia, ukrytą treść wewnętrzną. Myśl ta ukazała się niedostrzegalnie na jej twarzy w chwili, gdy ze świadomością patrywała się długo w martwą twarz męża i odtąd myśl ta pozostała na jej twarzy. Poruszała się po domu, robiła rękami wszystko, co należało, lecz myśl jej nie brała w tym udziału. Nad ciałem męża, z chwilą, gdy go utraciła, zrozumiała, zdaje się, nagle swe życie. Zadumała się nad jego treścią i zaduma ta legła jak wieczny cień na jej twarzy. Wypłakawszy potem cały swój żywy ból, skupiła się na uświadomieniu sobie swej straty. Wszystko umarło dla niej prócz maleńkiego Andriuszy. Tylko wówczas, gdy jego widziała, budziły się w niej ślady życia, ożywiały się rysy jej twarzy, oczy pełne były radosnego światła i tonęły potem we łzach wspomnień. Była obca wszystkiemu, co ją otaczało. Czy braciszek rozgniewa się z racji wydanego niepotrzebnie albo niewytargowanego rubla, przypalonej pieczeni, nieświeżej ryby, czy bratowa się nadąsa, że ma nie dość sztywno wykrochmalone halki za słabą i zimną herbatę, czy gruba kucharka odezwie się ordynarnie, Agafia Matwiejewna nie zwraca na to uwagi, jakby nie o nią chodziło. Nie słyszy nawet zjadliwego szeptu, jaśnie pani dziedziczka. Odpowiada na wszystko dostojeństwem swego bólu i pokornym milczeniem. Przeciwnie. Święta, na Wielkanoc, wesołe wieczory ostatków, gdy wszystko raduje się, śpiewa, je i pije w domu, ona nagle wśród ogólnego wesela zaleje się gorzkimi łzami i schowa w swój kąt. Potem zamyśli się znów i patrzy nawet czasami na braciszka i jego żonę jakby z dumą i politowaniem. Zrozumiała, co straciła i co opromieniało jej życie. Zrozumiała, że Bóg tchnął w jej życie duszę i znów ją wyjął, że zabłysło w nim słońce i zgasło na zawsze. Na zawsze, to prawda. Ale za to życie jej na zawsze nabrało treści. Wiedziała już teraz, po co żyła i że żyła nie na próżno. Tak głęboko, tak mocno kochała. Kochała Obłomowa, jak kochanka, jak męża i jak pana. Tylko nigdy nie mogła opowiedzieć tego, jak i przedtem, nikomu. Zresztą nikt by nawet z jej otoczenia nie zrozumiał, gdzie znalazłaby wspólny język. W słowniku braciszka, Tarantiewa, bratowej nie było takich słów, ponieważ nie było tych pojęć. Tylko Ilja Iljicz zrozumiałby ją, lecz nie wypowiadała się przed nim nigdy, gdyż nie rozumiała tego wtedy i nie umiała tego wyrazić. Z biegiem lat zrozumiała swą przeszłość lepiej i jaśniej. Kryjąc się z tym coraz głębiej, robiła się coraz bardziej milcząca i skupiona. Całe jej życie zalały promienie cichego światła tych 7 lat, które zleciały jak jedna chwila. Nie pragnęła też niczego więcej, nie miała dokąd iść. Tylko gdy na zimę przyjeżdżał ze wsi Sztolc, biegła do niego do domu i chciwie patrzyła na Andriusza. Szczułym lękiem pieściła go, potem pragnęła powiedzieć coś Andriejowi Iwanowiczowi, podziękować mu, wyrazić wszystko, wszystko, co nagromadziło się i żyło nieustannie w jej sercu. On by zrozumiał, ale nie potrafi, więc rzuci się tylko do rąk Olgi, przypadnie do nich ustami i zaleje się strumieniami tak gorących łez, że i Olga mimowoli wraz z nią zapłacze. A Andrzej, wzruszony, wyjdzie spiesznie z pokoju. Łączyło ich wszystkich jedno wspólne uczucie, wspólna pamięć, czyste jak kryształ duszy zmarłego. Sztolcowie prosili ją, żeby wyjechała z nimi na wieś, zamieszkała u nich przy Andriuszy, lecz ona powtarzała wciąż, gdzie się człowiek urodził i przeżył swe lata, tam powinien umrzeć. I na próżno Sztolc zdawał jej sprawę z zarządu majątkiem, przesyłał przypadające na nią dochody, oddawała wszystko z powrotem, prosząc, żeby chował to dla Andriuszy. To jego, nie moje, powtarzała uparcie.
Jemu się przyda, jest przecie panem, a ja przeżyję i bez tego.